przyjąłeś, że Bóg jest w twoim życiu. Że w ogóle Bóg jest. I strasznie się męczysz. Może starasz się i chodzisz w każdą niedzielę do kościoła. Może odmawiasz litanie? Albo chodzisz na drogę krzyżową? Już naprawdę nie wiesz, gdzie szukać pomocy. Słuchajcie, jestem z katolickiej rodziny. Bóg zawsze był dla mnie ważny. Bo dobre, moralne życie było zawsze dla mnie ważne. Zawsze chciałam być dobrym człowiekiem. Nieść dobry przekaz. Ale w pewnym momencie, jak miałam 19 lat, byłam już bardzo zmęczona. Bo te wszystkie modlitwy, wszystkie moje obrazki świętych i te modlitwy z tyłu, które odmawiałam, one nic realnie nie zmieniły w moim życiu. W końcu to życie, zwykłe życie nastolatki, w bardzo dobrej szkole też, doprowadziło mnie do tego, że już nie miałam siły. I wróciłam na pierwszy dzień wakacji do mnie do domu. I uklęknęłam. I powiedziałam, Boże, że ja dalej tak nie mogę. I Boże, jeżeli jesteś, to dotknij mojego serca. Słuchajcie, 10 minut później dostałam telefon. I zaprosili mnie jako opiekuna na wyjeździe. Ostatniego dnia tego wyjazdu, ja stojąc na zwykłej podłodze, zielonej podłodze z linoleum, usłyszałam w swoim sercu pytanie, czy chcesz oddać mi swoje życie? Najpierw powiedziałam, że nie, bo myślę, wszystko stracę. Ale później przyszło do mnie przekonanie, że chcę, że usłyszałam głos Boga tego dnia w swoim sercu i On osobiście zapytał mnie, czy ja chcę Mu oddać swoje życie. I powiedziałam, że chcę Mu oddać swoje życie. I tego dnia, w 2014 roku, w lipcu, przyjęłam Boga do swojego serca aktem swojej decyzji. Bóg nie jest w kościele. Bóg nie jest w żadnym sakramencie. Bóg nie liczy ci dobrych uczynków i w końcu jak zasłużysz, to przychodzi do twojego życia. Bóg chce, żebyś otworzył swoje serce i spotkał się z Nim w miłosnej relacji, aktem twojej decyzji, nie przez uczynki i gromadzenie dobrych uczynków, ale przez to pragnienie serca, realne, szczere pragnienie serca. Możesz jeszcze dzisiaj w swoim domu, gdziekolwiek będziesz, zawołać do Jezusa, zawołać do Boga i otworzyć przed Nim swoje serce, powiedzieć, Jezu, ja chcę Cię doświadczyć, ja chcę zrozumieć, o czym mówili dzisiaj tutaj ci ludzie. Słuchaj, ja bardzo kochałam Matkę Bożą, Maryję, ale Maryja nie jest drogą. Jezus powiedział, żebyśmy sami przyszli bezpośrednio do Niego. Może odmawiasz ileś razy różaniec. Może odmawiasz nowennę pompejańską, bo już naprawdę nie wiesz, co zrobić. Ale ja ci mówię, czy wystarczy stań i zawołaj. Jezu, ja chcę mieć z Tobą relację. Ja chcę, żebyś dotknął mojego serca. Jezus nie chce mieć pośredników. On chce Ci się objawić w swoim sercu. Bezpośrednio. Ja się narodziłam w 2014 roku z Bożego Ducha. Nikt nie pogłosił mi Ewangelii. Dlatego dzisiaj stoję i jestem w tym kościele, żebyście mogli usłyszeć, jak doświadczyć żywego Boga. Że możesz Go doświadczyć realnie. Że masz się na nowo narodzić. Aktem swojej decyzji. Przyjąć Go. Słuchajcie, może macie jakieś problemy. Może już narodziłeś się na nowo, a ciągle masz te same problemy. Ciągle masz problem z alkoholem, z seksem, z pornografią, z narkotykami. Ciągle masz depresję, różne choroby i nie wiesz, co tak naprawdę robisz i się opijasz. I ciągle masz pytanie, jaka jest wola Boża wobec mojego życia? Ja mówię ci dzisiaj, że Jezus nie jest zamknięty w żadnej religii. Że Jezus chce indywidualnej relacji z Tobą. Że Jezusa nie interesują te wszystkie obrzędy w Kościele.
To wszystko dzieje się na poziomie serca. Dzisiaj jestem w kościele, gdzie nie ma żadnej denominacji. I ja was rozumiem, bo ja się bardzo bałam w ogóle pierwszy raz przyjść do takiego kościoła. Zabrała mnie koleżanka. Potem jak ja już naprawdę był taki moment, że po prostu mimo tego, że miałam wyjechać dalej i śpiewać, ja powiedziałam: Boże, w 2014 roku narodziłam się na nowo i nie wiem, jaki jest kierunek. I wtedy moja koleżanka, z którą nie miałam kontaktu, ona się do mnie odezwała i zabrała mnie do tego kościoła. Jezus nie był poddany żadnej religii, czy katolickiej, czy protestanckiej. On chce mieć z tobą żywą relację. On chce, żebyś żył tak, jak żyli apostołowie. On chce, żebyś rozumiał prawdę Boże. Zaufaj tym słowom, które mówię. I nie bój się wyjść z religijnego kościoła, ze schematów, ze swojego starego myślenia. Chrystus to jest przemieniony umysł. On chce przemienić swój umysł. Musisz zrozumieć, że od czasu, kiedy zamieszka w tobie Duch Święty, już nic nie może ciebie oddzielić od miłości Bożej. Ty już z Ojcem jesteś złączony w jedno. On już zawsze jest z tobą. Ty nie musisz przywoływać Boga. Boże, przyjdź do mnie. Duchu Święty, dotknij mnie. Duch Święty mieszka w tobie. Duch Święty mieszka w tobie. Sam Bóg mieszka w tobie. Bóg chce zamieszkać w tobie, dlatego żebyś mógł odebrać wszystko to, co zostało utracone w raju, kiedy człowiek był jednością z Ojcem. Bóg chce, żebyś zrozumiał, kim jesteś w Nim. Jeżeli uwierzysz w Niego, nie jesteś sierotą. Masz już Boga i wtedy jesteś złączony z Nim na zawsze. Ojcze, ja się modlę za tych ludzi. Modlę się o realne nawrócenia. Ojcze, niech oni pokutują dzisiaj na Twoje święte imię. Ojcze, ja mówię, że duch religii, on odchodzi z tego kraju w imieniu Jezusa. Ojcze, ja mówię,